Cześć, witajcie. Za jakiś miesiąc będą wykopki batacików. Na razie jeszcze są liście zielone, więc jeszcze parę tygodni do pierwszych przymrozków, takich poważniejszych, czyli jakieś 3-4-5 stopni będzie, to będę wykopywał. Na razie to jeszcze wszystko zielone. Zobaczcie, jak się to wszystko rozrosło. Jak bataty uciekły. Łączy tu mają 2 metry długości. W drugą stronę też poszły trochę, ale tam mniej. Także potrzebują trochę terenu, żeby urosnąć. Można też na pnączy spróbować. Puścić je od właśnie do góry, tak jak ogórki. I tak samo będą rosły. Zaraz sprawdzimy coś. Tutaj trochę podkopałem ziemniaki. To są nowe przyrosty. Ten jest stary. A to wszystko to są nowe przyrosty. Tam jeszcze tyle pojawiają się. Nie kopałem zbytnio, bo jest jeszcze czas, niech rosną. Nie będę im przeszkadzał. Proszę, może coś będzie w tym roku z batacikami. Słodki ziemniak, inaczej wilec. To takie małe przypomnienie, krótkie aktualizacja, jak się bataciki mają. Bo dawno nie było filmiku na temat właśnie tych ziemniaków słodkich. To obok są szparagi. No w tym roku totalną porażkę poniosły orzeszki ziemne, ale to nie ze względu na mnie, że coś źle zrobiłem, tylko po prostu jakaś nornica mi się wszaniła, nie chcę używać słowa brzydkiego. Nornica, zobaczcie, tu była cały rząd. Zostały może 2 krzaczki. Wszystkie zjedzone, nawet liście. Dół wykopany. Także wątpię, żeby był jakiś orzeszek w tym roku. Także totalna porażka. Nie z mojej winy. Że to szparagi szaleją. Na wiosnę będzie coś z masełki, będzie można zjeść. Pierwsze. Ale za to bataty, mam nadzieję, że coś pojemy dzisiaj, w tym roku, chciałem powiedzieć, nie dzisiaj. Są jeszcze w dolnicy, tam głębiej, zaraz idziemy. Są 2 dolnice, jakieś 70 litrowa taka, kiedyś takie, można powiedzieć, wiaderko duże. 70 litrów ma, stare już, niezbyt w dobrym stanie, ale na bataty wystarczy. Mam nadzieję, że tu jakiś batacik też będzie, wykopiemy. No i trzecia donica tu jest jeszcze, wiesz, ona jest, a tutaj przy altanie bananowej, tu są. To są bardziej bataty ozdobne, aczkolwiek też będą miały jakieś bulwy, ale znacznie mniejsze niż te jadalne, które kupujemy w sklepie. Tu mamy 3 odmiany, cytrynową, taką bordową i brązową. Też jeszcze ładne liście, więc nic nie będę grzebał. Dopiero jak będę likwidował, wykopywał te bulwy, żeby były na przykład na przyszły rok, to wówczas wam pokażę wszystko co i jak. Fajnie się prezentują, może je na przykład na balkon dać do donic. Co kto lubi. Tu już po arbuzach, jeszcze 2 zostały. Choć mamy już drugą połówkę września. Mogę wam pokazać je. Takie, niezbyt duże, ale koło kilograma mają. Śpią sobie, tu jeszcze taki mały. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się do następnego odcinka. A on już niebawem.